Poczynamy trzecią osłonę. Od razu szybująca piłka na Annę Barańską. Nie najlepsze to przyjęcie. Z potrójnym blokiem musiała męczyć się Dorota Świeniewicz. Ale grają reprezentantki Tajlandii. No i Onuma zdobywa swój 10. punkt w tym meczu. No i trzeba powiedzieć, że Onuma bez najmniejszych kompleksów wychodzi w górę. No i wykorzystuje blok Polek. Kolejna zagrywka celowana w 9. mecz, bardzo precyzyjnie. No i myli się również Jasia Kaczor w ataku. 18 już ataków wykonanych przez Joannę Kaczor, a tylko 7 skończonych. No Sara. Szybująca piłka na palce Anna Barańska. Ponownie druga linia. Joanna Kaczor z pełną siłą uderzyła teraz za linii trzeciego metra. Nasz atakujący. Ale brawa też dla Mileny Sadurek za powtórzenie tej akcji, za danie jeszcze Jasi, jeszcze lepszej piłki ze swobodą wyboru obydwu kierunków w ataku. Wybrał akurat dziurę w bloku do pierwszej strefy. Milena Sadurek w polu zagrywki. Onuma, ależ skuteczna jest to siatkarka. Mocna zagrywka, ale dobre 1,5 metra poza końcową linię boiska. I Dorota Świeniewicz także już popisała się serią znakomitych, trudnych do przyjęcia zagrywek w pierwszej partii tego meczu. Chcielibyśmy, aby teraz także było równie skutecznie. Łanna na środek, świetnie Agnieszka Bednarek z dużym wyczuciem. Jeszcze grają Tajki, ale przebiły na drugą stronę. Rozgrywa z konieczności Mariola Zenik. To nie mogło być mocne uderzenie Joanny Kaczor. Malika po rękach. Janka. A to oznacza, że blok jest zbyt wysoki. Malika. Świetna krótka teraz. Agnieszka Bednarek. Kolejny punkt tej zawodniczki. A i właśnie Agnieszka wprowadzać będzie piłkę do gry. 4-3. Prowadzi Tajlandia. Bednarek. Bardzo dobra zagrywka. Ale proszę, jakie przyjęcie w punkt. Od razu kombinacja na siatce, ale jest szansa na kontratak. Rozgrywa z konieczności Dorota Pykosz. No i wykorzystuje ten kontratak. Pas serwisowy? Nie. Niestety. O, spojrzała tylko jeszcze na trenera Jerzego Matlaka. Ale była to bardzo dobra i precyzyjna zagrywka. No, niewiele, niewiele. Kilka centymetrów, a kolejny as serwisowy zapisany został w statystykach Agnieszki Bednarek. Swoją Tajki. A to powinno tylko naszych kibiców cieszyć, gdyż no, z przyjęciem nie idzie jak nam na razie zbyt dobrze. Kaczor. Łana z problemami. No Sara, prawe skrzydło Malika. A i niestety zabrakło tam włożenia do końca tych rąk na drugą. Prawego skrzydła. I od początku tego seta to Tajki cały czas są na prowadzeniu. Joanna Kaczor potężnie, ale znakomicie bronią Tajki. Łana jeszcze przebiją na drugą stronę. Malika. Mariola Zenik. Co zrobi Milena Sadurek? Krótka z obejścia, ale gramy dalej. Trudna sytuacyjna piłka. Jest Mariola Zenik. Jeszcze gramy. Pleumit do tyłu. Onuma zablokowana. Znakomita asekuracja Łany. Wygląda tak, jakby Tajki doskonale wiedziały, w którym miejscu od bloku będzie wracała piłka i tam stoją w asekuracji i atakują tak długo, tak wyprowadzają długo. Katarzyna Gajgał teraz spróbuje powstrzymać ataki reprezentantek Tajlandii. Lewe skrzydło Barańska z dużą mocą, z dużą siłą, ale precyzji nie było. Out. 8-5, pierwsza twan. Trzeba przyjąć i skończyć ten atak. Świetnie. Brawo. Wreszcie. Katarzyna Gajgał. I obiegnięcie na jedną nogę. Jest to element, którym potrafimy bardzo dobrze grać, a którym w tym spotkaniu jak na razie w ogóle nie gramy. I Katarzyna Gajgał i Agnieszka Bednarek to są dwie środkowe, które potrafią w tym elemencie i obchodzić na jedną nogę zaraz za rozgrywającą, jak i na piłki szerzej zdecydowanie przy antence. Mamy szansę na kontratak i 7. punkt. Joanna Kaczor out. Niestety za dużo błędów w ataku. To już nie jest pierwsza kontra właśnie w ten sposób przez nas zmarnowana. Troszkę jeżeli... mnie dziwi Małgosiu, bo przecież nie muszą bać się bloku. Leumit. Odrzucona nieco od siatki Dorota Świeniewicz, ale dotknęła tam piłki w obronie. Leumit.
Katarzyna Geigel. Leciutka zagrywka, ale proszę, jakieś problemy z przyjęciem. Willa Van. Czasami okazuje się, że właśnie prosty, łatwy serwis, kiedy się czeka na coś trudnego, może spowodować więcej błędów. No już tylko jeden punkt strat. Geigel. Ponownie na Willa Van, no Sara, druga linia, Plejumit, świetnie w obronie. Kasia Geigel w obronie, jest punkt! Brawo! Znakomicie Dorota Świeniewicz. Bardziej precyzyjnie, to się opłacało. Geigel, ponownie skrót na Willa Van, no Sara, lewe skrzydło, Numa, nie do zatrzymania. I wejście po prostej między rękoma naszego bloku a antenką. Tutaj chyba coś nie za bardzo dziewczyny się ustawiły w obronie, gdyż stosunkowo dużo tej prostej zostawiła Milena Sadurek wolnego. Onuma zaledwie 175 cm wzrostu, ale dziś pokazuje, jak skuteczna to siatkarka Dorota Świeniewicz. I będzie koniec tej akcji, będzie 10 punkt Polek. Mocny atak Doroty, mimo że była tam obroniona ta piłka przez Malik, to i tak wyszła na aut. Jak na razie 100% skuteczność Doroty Świeniewicz w tym trzecim secie. Trzy ataki i trzy skończone. No Sara, prawe skrzydło Onuma po rękach Doroty Świeniewicz, ale sama wyasekurowała się zawodniczka bielskiego BKS-u od nowego sezonu. Jeszcze jedna akcja. Łana odrzucona troszeczkę od siatki. Agnieszka Bednarek. Przebiją Tajki. Niesamowicie Tajki się bronią. Mamy sygnalizację, że piłka była przebita za antenką. Łana, świetne przyjęcie. Na dwa tempa zagrana. Dlatego jeszcze mnie zagrały tak zwaną stop krótką, czyli jest markowane, że za pierwszym razem od razu będzie wyskakiwać środkowo. Ona na moment się zatrzymuje, w tym momencie nie wyskakuje. Blok wyrywa do góry, a ona w tym momencie wychodzi dopiero i atakuje na czystej siatce, kiedy blok już opada. Tak, coraz większą paletę tych zagrań prezentują nam reprezentantki Tajlandii, ale my także punktujemy środkiem. Ale szybowała ta piłka niebezpiecznie. Do samego narożnika szła. Willa Van, niestety skutecznie. Spóźniona trochę teraz w obronie Mariola Zenik, ale chyba nie miała szans, by podbić te piłki. Popatrzmy, Milena Sadurek trafiona i jeszcze nie zdążyła Mariola Zenik. Malika. Dobrze Zenik, Milena Sadurek do tyłu, Joanna Kaczor na pojedynczym bloku. Nie powinna mieć i nie miała problemów. Kolejny raz atak po ostrym niż z lewego skrzydła, atak po ostrym skosie w drugą stronę. Tak, Agnieszka Bednarek, no Sara na środek, Plejumit niestety. Jeszcze nasz blok nie zdążył wyskoczyć, kiedy Plejumit już opadając ledwo co smyrnęła piłkę i przeszła na drugą stronę. Ale bardzo dobry fragment spotkania, dużo dobrej siatkówki, mało błędów, punkt za punkt. A zagrywa Dafa Fajpun, Jagiełło. Milena Sadurek, no kombinacja także po naszej stronie siatki, ale troszkę niedokładnie rozegrana. Brawo, Ola. Świetnie Ola Jagiełło. Przytrzymała tutaj prostą, nie pozwoliła Willa Van ataku po tym kierunku. No i zdobyła punkt blokiem, 14 do 13, Joanna Kaczka. Bardzo trudny set, bardzo ważny set dla naszego zespołu. Ma problemy z przyjęciem, po raz kolejny Willa Van w środek siatki, 15 do 13. Musimy grać bardzo konsekwentnie, musimy wykorzystywać wszelkiego rodzaju błędy, przekładać to na punkty i starać się jak najmniej robić głupich swoich błędów, bo błędy w siatkówce zawsze będą, nie da się grać bezbłędnie. Świetnie, teraz bardzo czytownie pod siatką Katarzyna Geigel, jeszcze jedna przechodząca piłka. Brawa dla Kasi. Punkt. Wyczuła, że Nucara będzie kiwała. Publicznością to byłoby coś wspaniałego, ale najpierw trzeba rozpocząć od sukcesu, od zwycięstwa nad Tajlandią, która gra coraz lepiej, ale także Polki otrząsnęły się po tych problemach w drugiej partii. Popatrzmy na tę akcję. Jest punkt dla Polek, 17-13. Brawa dla Marioli Zenik, obroniła niesamowicie trudną kiwaną piłkę przez Tajkę.
tutaj widzimy, że w ostatniej chwili podłożyła Mariola rękę i to widać, że się opłacało, gdyż Tajki popełnił prosty błąd, zbyt mocne dogranie piłki do rozgrywającej. Ponownie dobra, trudna zagrywka Joanny Kaczor, teraz jest. Także Mariola Zenik, jeszcze przebijemy. Znakomita akcja w obronie, ale niestety kończy ze środka play-o-mit. Nie zmienia to faktu, że wielkie brawa należą się naszej drużynie za grę w defensywie. Proszę zobaczyć tutaj tą obronę, a później tempo pójścia środkowej z Tajlandii, play-o-mit. Paulina Maj w miejsce Joanny Kaczor. Na palce Olla Jagiełło, ale na wykroku złapana teraz Milena Sadurek. I 15 do 17. Dorota Świeniewicz w ogóle wycofana z przyjęcia. Paulina Maj, Ola Jagiełło i Mariola Zenik. Trudna piłka Jagiełło. O, znakomita asekuracja, ale jest piłka po naszej stronie. Sadurek do tyłu, Katarzyna Gajgał. Trafia boisk. Brawa. I w końcu chodzi ta jedna noga do samej antenki. Dziewczyny zaczynają grać uśmiechnięte, a to jest to, co im też samym daje większe umiejętności, większą swobodę na boisku. 18 do 15. Bardzo ważny punkt zdobyty przed chwilą przez Kasię Gajgał. A zagrywa Ola Jagiełło, Nocara. Kombinacja. I kończy Onuma. Taka podwójna, krótka, zagrana na skrzydle. I nie udało się po raz kolejny zatrzymać Onumy. Leumit. Spokojna zagrywka, nie ma problemu z przyjęciem Gajgał. Brawo! O, brawa także dla Mileny Sadurek. Zobaczyła, że... A zagrywa Ola Jagiełło, Nocara. Kombinacja. I kończy Onuma. Taka podwójna, krótka, zagrana na skrzydle. I nie udało się po raz kolejny zatrzymać Onumy. Leumit. Spokojna zagrywka, nie ma problemu z przyjęciem Gajgał. Brawo! O, brawa także dla Mileny Sadurek. Zobaczyła, że bardzo skutecznie wychodzą te akcje z obejścia, z jednej nogi. Przede wszystkim grane z Katarzyną Gajgał. W końcu ten duet przez cały rok razem w jednym klubie współpracował i ten element naprawdę dopracował bardzo dobrze. Onuma niestety ciągle punktujący. Nocara out. Oddają nam Tajki 20 punkt. Ważny 20 punkt. Tutaj jest bardzo trudna sytuacja. Trzeba wygrać koniecznie tego seta. Polu zagrywki Milena Sadurek, a to znak, że na parkiet musi pod siatkę wrócić nasza atakująca Joanna Kaczor. Mogła sobie chwilę odetchnąć. Sadurek, Łana dobrze przyjęła ten trudny serwis, kapitalnie Agnieszka Bednarek, ale jeszcze gramy, prawe skrzydło trzeba zablokować. Ustawiła się dobrze w obronie po prostej Mariola Zenik, ale nie trafiła w piłkę Dorota Świeniewicz, szkoda. 20 do 18, no i to nasze naturalne ustawienia. Najważniejsze jest, aby dziewczyny jak najszybciej z tego ustawienia wyszły. Oruna jest na zagrywce, zobaczymy, czy pójdzie serwis do pierwszej strefy. Uwaga, Onuma. Trudna zagrywka, przebiła jednak na drugą stronę Milena Sadurek. Nocara, szybsza piłka. Willa Van wrzuciła gdzieś tę piłkę. Teraz pod ręce Agnieszki Bednarek. Jeszcze możemy zablokować. Druga linia Onuma. I niestety najlepsza siatkarka w ekipie Tajlandii zdobywa. Amporn. Bardzo precyzyjna zagrywka do linii, do piątej strefy. Już no i... wiemy, dlaczego Ampor weszła na boisko. Zaproponowała jeszcze trudniejszą wersję serwisu, ale kapitalnie w bloku Kaczor. No, wydawało się, że ta piłka otarła się jeszcze od głowy atakującej. Ale to może niestety... znaczy stanowić z tej perspektywy, tak popatrzmy. To wyglądało. No nie, absolutnie. Ampor 20 do 20, no i znowu będzie trudno przyjąć ten serwis. Dorota Świeniewicz, to jest to ryzyko, o które prosił Jerzy Matlak. No i od razu punkt. Ale wydaje mi się, że to niektórych tajkom obijania naszych rąk. Dorota Świeniewicz, mają problemy. Willa Van nie przyjęła dobrze. Ona także w ataku niestety.
A przedarła się jakimś cudem ta piłka na naszą stronę. I to tym razem to szczęście, które okrakiem siedzi na tej siatce, przeszło wyraźnie na stronę tajską. W tej chwili atak po górnej taśmie, gdzieś jeszcze między naszymi rękoma piłka ląduje po stronie naszej drużyny. Malika, spadająca piłka, dobrze, Dorota Świeniewicz, prawe skrzydło, Joanna Kaczor niestety bronią Tajki i od razu wyprowadzają skuteczną akcję ze środka. Plejumic. I 22 do 21. Trzeba to uporządkować. Reaguje trener Jerzy Matlak. No i zobaczymy, jakie będzie miał. Trzeba zdobyć punkt. Trzeba zrobić przejście. Dorota Świeniewicz, przyjęcie na trzeci metr. Wyższa piłka do Oli Jagiełło na lewe skrzydło, ale mają Tajki w górze kontrę. No i... Świetnie, Dorota. Brawo. Bardzo trudna piłka wyciągnięta w obronie. Ale nie zaryzykowała. Po raz kolejny Ola Jagiełło. Willa Van. Out czy boisko? Niestety pole. E 23 do 21. Piłka po ostrym skosie tutaj zaatakowana. Właśnie brakuje nam ryzyka przy podjęciu takich, tego typu piłek. Trzeba zaryzykować, trzeba uderzyć mocno. Teraz out, na całe szczęście. 22 do 23. I w polu zagrywki Agnieszka Bednarek, to dobrze. Skąd pamiętamy ten wynik, ale zdecydowanie wolałabym, aby rezultat końcowy seta był odmienny. Agnieszka Bednarek, dobry serwis, Nocara dolnym sposobem, lewe skrzydło Willa Van, no, także z ryzykiem, także po niedokładnym przyjęciu. Piłki lądujące na aucie, dobra asekuracja powoduje, że to właśnie w tej chwili drużyna Tajlandii ma piłkę setową. No i niestety, teraz już nie można popełniać błędów, ale nie przyjmuje Dorota Świeniewicz, 25 do 22. Wygrywa Tajlandia i prowadzi już w całym